od głaskania rekina po węża, który ugryzł w nos, zadziwiające techniki łowienia i tajemnicze szczątki mamuta. Oto niezwykłe rzeczy nagrane przez rybaków, których nikt nie miał prawa zobaczyć. Niektóre rzeczy będą, jak lubicie, dość kontrowersyjne, dlatego zgodnie z umową zostaw łapkę w górę i napisz komentarz rybak, a przypnę ci serduszko. Oglądaj do końca, bo dzisiaj naprawdę będą szalone rzeczy. Leniwiec na pokładzie. Kilku życzliwych rybaków z Tortuguero w Kostaryce zauważyło leniwca w rzece. Zaniepokojeni, że jest zbyt daleko od brzegu, postanowili go uratować. W trakcie próby postanowili zabrać go na swoją deskę do pływania, aby umieścić go z dala od niebezpieczeństwa, i niespodziewanie się udało. Superman! Spójrzcie teraz na tego leniwca, jakby miał przejażdżkę życia na desce. Następnie bezpiecznie odwieźli leniwca z powrotem do jego drzewa. To doprawdy idealne zakończenie dla leniwca. Zazwyczaj leniwce nie są zdolne do szybkiego poruszania się. Mogłoby im to zająć wieczność, aby popłynąć lub przekroczyć rzekę z jednego brzegu na drugi, więc rybacy często im pomagają. Wydaje się, że leniwiec cieszy się doświadczeniem zanurzenia swojego pazura w wodzie. Nurkowie odkrywają śpiące kaszaloty. Podczas projektu badawczego Nurkowie z zapałem odkryli rodzinę kaszalotów, które spały w pionowej formacji kolumnowej blisko powierzchni wody. Ponieważ kaszaloty spędzają tylko około 6% swojego czasu na śnie, są znane z tego, że śpią najmniej w porównaniu z innymi ssakami. Nawet wtedy tylko połowa ich mózgu śpi, podczas gdy druga połowa czuwa na wypadek zagrożeń. Gdy kaszaloty się obudziły, pozwoliły Nurkowi śledzić je, jednocześnie ciekawie przyglądając się, dlaczego człowiek je tropił. Połów ryb przy użyciu ognia. Rybacy z Tajwanu od wieków stosują tę starożytną technikę połowu. Ponieważ lokalne ryby, sardynki, przyciągane są przez światło, ci rybacy używają siarki na bambusowych kijach, aby rozpalać ogniska. Dzięki temu jasność ognia sprawia, że ryby wyskakują z wody, gdzie rybacy łapią je za pomocą sieci. Ta wyjątkowa technika połowu ma 3-miesięczny sezon, trwający od maja do lipca. Wyobraź sobie zdziwienie rybaków, gdy na wycieczce wędkarskiej ojciec i syn zostali zaatakowani przez orła, który bezczelnie zaczął kraść prosto z wędki. To wyglądało tak imponująco, że nawet nie można było być złym na naturę, która pokazała się w pełnej krasie. Two morskie lwy. Grupa rybaków łowiła na sieć w indonezyjskim oceanie, gdy nagle nadpłynęło stado głodnych morskich lwów. Sieć była pełna ryb schwytanych przez rybaków, co było spełnieniem marzeń dla żądnych drapieżników morskich. Wskoczyli do sieci i zaczęła się uczta. Morskie lwy nie wydawały się zbytnio niczym przejmować. Łowienie magnesem. Nie. W tej technice nie łowi się magnesem ryb, ale używa się silnego magnesu, aby spróbować złapać żelazne przedmioty ukryte lub zgubione pod wodą. Ten człowiek znalazł... Co to za kość? Otóż to kość ludzka. Ciekawe, do kogo należy. Znalazł również czyjś zgubiony rower pod wodą, więc dziwny zbieg okoliczności, prawda? Ale nie martw się, bo nigdy nie wiesz, co możesz znaleźć. Czasami może to być coś wartościowego. Morski diabeł rybik. Na tych nagraniach grupa rosyjskich rybaków po długim oczekiwaniu złapała rybę diabła. Nie wierzysz? Przekonaj się sam. To właśnie morski diabeł rybik, zwany także czarnym morskim diabłem. To potworna głębinowa ryba żyjąca w zimnym, ciemnym obszarze pod wodą, zwanym rynną mariańską. Ma 9 cm długości i wygląda na kościsty pręt. Patrząc na jego kształt, jasne jest, że nie jest on zdolny do szybkiego pływania, co czyni go drapieżnikiem, który poluje na zasadzie zasadzki. Ten pręt ma bioluminescencyjną przynętę wystającą z głowy, która świeci w ciemności, aby przyciągać zdobycz. To doprawdy monstrualna ryba. Elektryczny połów. Elektrowędkarstwo jest ogólnie uważane za nieludzkie i nielegalne w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem 4 hrabstw w północnej Karolinie. Jednakże jest stosowane przez biologów ryb do próbkowania ryb w różnych wodach. W
tym klipie grupa biologów morskich tymczasowo ogłusza ryby w jeziorze, aby zbadać życie morskie. Nie martwcie się, proces nie jest szkodliwy dla ryb, ponieważ zostają one wypuszczone po zbadaniu, oznakowaniu i sklasyfikowaniu przez ekspertów. Odkrycie szczątków mamutów przez rybaków. Paru rybaków w Syberii dokonało szokującego odkrycia, przypadkowo znajdując szczątki mamutów włochatych. Znaleźli kły oraz wiele kości, w tym paliczki, kości szczęk górnej i dolnej. Zadzwonili po władze, które potwierdziły, że kości mają 36 tysięcy lat. Para wydawała się cieszyć odnalezieniem kości. Ci rybacy z Azji Południowo-Wschodniej orzą glebę, by przyciągnąć węgorze przez przygotowanie błotnistych pól. Orka przyciąga węgorze, które są chętne do inwazji nowych terytoriów, co sprawia, że jest to idealna pułapka. Te ryby mogą przetrwać kilka godzin do kilku dni, w zależności od tego, jak blisko są od wody. Jednak ten sposób połowu utrzymuje ryby przy życiu przez kilka godzin, więc rybacy muszą szybko zbierać te ryby. Jak widzicie w tym klipie, niewielka grupa rybaków z Malediwów w Oceanie Indyjskim korzysta z prostej, ale dość starej techniki połowu za pomocą wędki i liny. Zbieranie ryb bez zbyt wielu narzędzi sprawia, że wygląda to łatwo, szybko i skutecznie. Wierzy się także, że jest to zrównoważony sposób połowu ryb, ponieważ liny trzymają tylko ryby o określonym rozmiarze, pozwalając tym mniejszym na ucieczkę, co utrzymuje równowagę w populacji ryb. Pająki morskie. Witaj w koszmarze. Edycja podwodna. Nurek odkrył dziesiątki pająków morskich, które doskonale kamuflowały się w swoim otoczeniu. Nie są one tak przerażające ani jadowite jak ich lądowi odpowiednicy. W oceanach na całym świecie istnieje ponad 13 tysięcy gatunków tych dziwnych i przerażających stworzeń morskich. Zazwyczaj znajdują się one na dnie zimnego, ciemnego dna morskiego, ale najczęściej spotykane są płytko w rejonie antarktycznym. Pająki morskie są mniejsze niż 3 cm i żywią się koralmi, gąbkami i robakami. Te stworzenia mogą osiągać gigantyczne rozmiary, ponieważ oddychają przez otwory w swoich nogach. Ryby płucne. W tym klipie zespół badawczy poszukuje i łapie rzadką australijską rybę płucną, aby ją zbadać, po czym wypuszczają rybę z powrotem do wody nietkniętą. Cóż, okazuje się, że to ryba płucna. Ten gatunek ryby może oddychać powietrzem jak my. Przeważnie żyją w wodach słodkich, ale gdy poziom wody jest niski, są również w stanie przetrwać w błocie. Ryby płucne mogą przetrwać na własnych tkankach, mięśniach obszaru ogona, dostarczając sobie składników odżywczych. Najlepszy przyjaciel ryba. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, prawda? Hiroyuki Arakawa, japoński rybak i nurek, miałby inne zdanie. Przez 25 lat Arakawa i ryba o imieniu Yoriko byli najbardziej nieprawdopodobnymi przyjaciółmi. Pewnego dnia Arakawa znalazł rybę w złym stanie i postanowił zaopiekować się Yoriko. Karmił rybę krabami i pielęgnował ją, tworząc między sobą więź. Arakawa nadal nurkuje w wodach podwodnego parku Hasamach, aby spotkać się ze swoim przyjacielem Yoriko. W tym epickim klipie możesz zobaczyć dwóch rybaków, którzy wydają się cieszyć połowem, używając jedynie swoich rąk, co można nazwać najbardziej nietypowym sposobem. Ale nagle, jak grom z jasnego nieba, wąż zaatakował i ugryzł jednego z rybaków. Gdy zaczął się trząść, jego odważny towarzysz wskoczył, aby uratować przyjaciela, odepchnął węża, ratując sytuację. Nurkowanie pod lodem. To może być najbardziej efektowna metoda połowu, jaką kiedykolwiek zobaczysz. W przeciwieństwie do powszechnego typu połowów, nurkowanie pod lodem to zaawansowana forma nurkowania technicznego, w której woda na powierzchni jest zamarznięta. Rybacy wówczas udają się na spacer pod wodą po lodowym dnie i w trakcie spaceru wiercą dziury w lodzie, przez które wypływa inna ciecz. Ta ciecz jest oddzielona od wody w jeziorze tylko dlatego, że to jedynie zmiana perspektywy czyni ją wyjątkową. Całość jest naprawdę fascynująca. Kamera uchwyciła syreny. Przez lata syreny były wielokrotnie widziane na całym świecie.
W niektórych przypadkach zostały schwytane przez rybaków, znalezione martwe, wyrzucone na brzeg i nawet zaatakowały robotników budujących tamę w Zimbabwe. Na całym świecie podejmowano wiele wysiłków, aby dotrzeć do sedna tego zjawiska. Często wynikało to z trzęsącej się kamery lub rozmytego ujęcia, co utrudniało ich zobaczenie. Rybak przypadkowo łapie rekina. Podobnie jak inne drapieżniki, nawet ten rekin leży bezradny w sieci wraz z innymi rybami. Gdy rybacy w końcu wyciągnęli sieć z wody na łódź, nawet oni sami byli zaskoczeni, widząc, jak rekin wciąż nie przejmuje się swoim losem, skupiając się raczej na pożeraniu innych ryb. Ostatecznie rybacy zdołali złapać rekina i wyrzucić go z powrotem do morza. Chociaż rekin prawdopodobnie znajdzie się w sieci innego rybaka kolejnego dnia. Zabójczy odwir. Co może być bardziej niebezpieczne niż stworzenia morskie? Cóż, samo morze. Chociaż jest domem dla wielu gatunków, może się często okazać katastrofą, zależnie od jego intensywności i formy. Wyobraź sobie, że łowisz ryby, a nagle pojawia się wir. Wir to siła wynikająca z zderzenia opadających i wznoszących się przypływów, tworząca spiralne wirujące otwory. Ten wir obraca się dosyć szybko i może wciągnąć cię lub twoją łódź, w zależności od jego wielkości. Ale płynąc prostopadle do prądu, możesz mieć szansę na ucieczkę. Człowiek głaszcze rekina. To oczywiste, że próba głaskania rekina gatunku pedigree to zły pomysł, ale ten facet miał inne zdanie. Był na łodzi rybackiej, gdy głodny biały rekin zbliżył się do jego zdobyczy. Człowiek był tak zdesperowany, by dotknąć rekina, że zaczął głaskać go raz za razem, gdy rekiny krążyły wokół łodzi. Miał szczęście, że nic mu się nie stało, gdyż rekin prawie złapał jego dłoń. Ten szalony wyczyn mógł skończyć się tragicznie. Ogromna kałamarnica. Zwykle ogromne kałamarnice to rzadkie głębinowe stworzenia, które są znane z występowania między Zatoką Meksykańską a Nową Zelandią. Często zbliżają się do płytkich wód, gdy pokarm w głębinach morza staje się rzadki. Być może ta młoda kałamarnica również przyszła w poszukiwaniu pożywienia, ale zginęła na brzegu z nieznanego powodu. W każdym razie kałamarnica zgromadziła wokół siebie wielu ludzi, ale potem została zabrana przez ratowników. Kałamarnica miała 4 metry długości, a wszystkie jej macki były rozwinięte. Dorosłe kałamarnice znane są z osiągania 12 metrów długości. Wąż morski. Co to za długi stwór? Na pewno wygląda jak mityczne morskie stworzenie. Ale nie podniecaj się zbytnio, ponieważ to wąż morski, który znany jest jako jedna z najdłuższych i najrzadszych ryb, jakie kiedykolwiek zostały odkryte w Japonii i na Filipinach. Zazwyczaj są one spotykane głęboko w morzu, ale niedawno jeden wąż morski wynurzył się i został wyrzucony na brzeg. Być może szukał pożywienia. Do przyciągnięcia go na brzeg potrzebne było ponad 12 osób. Znany pod wieloma nazwami, te węże morskie ważą około 270 kg i mają 15 metrów długości. Rekin goblin. Jak widać na nagraniu, rybakowi udało się złapać jednego z rekinów goblinów i wyraźnie pokazuje jego szczęki. To rekin o długości 3,5 metra, który znajduje się 4000 metrów pod powierzchnią wody. Jest on bardziej przerażający niż zwykłe gatunki rekinów. W przeciwieństwie do innych rekinów wydają się ociężałe, dopóki nie zaatakują. Rekiny goblinowe mają zdolność rozciągania swoich szczęk, aby wyjść poza linię swojego ciała. Mają one sensory elektromagnetyczne pod spodem nosa, a także najszybsze szczęki spośród wszystkich ryb w oceanie. Rekin grenlandzki. Kolejne stworzenie, które może wywoływać przerażenie. Dla niektórych to materiał na koszmary. Na tym nagraniu rybak złapał jednego z dwóch największych drapieżnych rekinów na świecie. Trzyma rekina, aby go zbadać, a później pozwala mu odpłynąć. Rekiny grenlandzkie są najstarszymi znanymi rekinami na świecie. Poruszają się wolno, ponieważ muszą oszczędzać energię, aby przetrwać, bo jedzenie w zimnej wodzie jest rzadkie. Ale nie są w tyle w zdobywania partnerów, ponieważ przemierzają ogromne odległości, spędzając większość swojego życia w poszukiwaniu partnera.